Witam Was serdecznie z Akwarium Gdyńskiego w kolejnym odcinku niepodręcznika oceanicznego. Dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić na pokazanie Wam, w jaki sposób my ludzie radzimy sobie z jakością wody pitnej. Wszyscy wiemy, że wody na całej kuli ziemskiej jest bardzo dużo, ponieważ ona pokrywa 71% powierzchni całego naszego globu, ale warto tutaj zaznaczyć, że z tej objętości wody tylko 1% zasobów nadaje się do picia. Są to wody z jezior, rzek oraz wody podziemne. Ponieważ ludzie poszukują wody określonej jakości, coraz częściej w naszych gospodarstwach domowych stosujemy tak zwane filtry przelewowe. Na czym polega ten sposób filtracji? To będę starała się Wam wyjaśnić w tym filmie. Serdecznie zapraszam. Najważniejszym elementem takiego filtra jest jonit, który znajduje się plastikowej kapsule z otworami od góry oraz od dołu, tak aby woda, którą chcemy uzdatniać, oczyszczać, doczyszczać, miała swobodny przepływ. Taką plastikową kapsułę umieszczamy w specjalnych dzbankach bądź kubkach. Jonity mogą w zależności od budowy usuwać jony dodatnie, na przykład wapń czy magnez, lub jony ujemne, na przykład jony azotonowe 5. Dodatkowo między kulkami jonitu możecie zauważyć ciemny węgiel aktywny, który absorbuje na swojej powierzchni resztki pestycydów, fenoli czy produktów ropopochodnych. Stopień oczyszczenia naszej wody przy użyciu filtrów jonitowych zależy również od prędkości przepływu. Natomiast w warunkach domowych ta prędkość przepływu zawsze będzie stała i zależna od parametrów technicznych filtra, które używamy. Najczęściej w filtrach domowych spotkamy jonit, który usunie nam częściowo wapń i magnez, czyli jony odpowiedzialne za tworzenie się kamienia w urządzeniach grzewczych, na przykład w czajnikach. Stopień usunięcia twardości ogólnej, czyli właśnie jonu wapnia i magnezu, nie powinien być zbyt duży, ponieważ oba pierwiastki powinny być przez nas przyjmowane w wodzie, którą pijemy. Przeprowadzimy sobie krótkie doświadczenie pokazujące, w jakim stopniu filtr domowy, filtr przelewowy z jonitem usunie nam twardość ogólną, czyli tutaj głównie jony wapnia i magnezu. W pierwszej zlewce mamy wodę z kranu, następnie wodę po filtrze, która została pobrana po trzecim dniu działania nowego filtra oraz po prawej stronie zlewka z wodą po filtrze po 30 dniach użytkowania. I zaczynamy. Z każdej zlewki pobierzemy strzykawką po 5 ml badanej wody. Następnie przejdziemy do miareczkowania, czyli dodawania odczynnika do zmiany barwy na zieloną. Wszystkie krople będziemy zliczać. I ilość kropel, którą dodamy w momencie, kiedy barwa zmieni się z czerwonej na zieloną, świadczy o poziomie twardości. Wyniki zapiszemy. Nasze doświadczenie pokazało, że filtry przelewowe potrafią usuwać twardość ogólną do sensownych poziomów. Nie do zera, bo to nie byłoby zbyt zdrowe dla nas, ale do poziomu, w którym otrzymujemy w miarę czysty czajnik przez długi czas, bez kamienia oraz poprawę przede wszystkim walorów smakowych wody. Filtr kapsułowy nie może być powtórnie regenerowany, użyty. W związku z tym niestety zasila nasze świetniki. Mam nadzieję, że każdy z nas po obejrzeniu tego filmu będzie już wiedział, na czym polega filtracja dzięki filtrowi przelewowemu, co to są jonity oraz jaką jakość powinna mieć woda pitna, jeśli chodzi o twardość ogólną. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia.